Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej niesamowitej serii Podwórko Kolonisty. Ja jestem kolonistą, to jest moje podwórko, a ze mną są pode mną widzowie na czacie, więc siemanko wszystkim, oczywiście fajnie, że ze mną jesteście. I to oczywiście, jak mi było, kolejny odcinek nagrywany na streamie, więc jeżeli ktoś z was chce być na częścią tych odcinków, wpadajcie, bo od poniedziałku do piątku od godziny 17 zwykle streamy są. Jak mam jakąś wolną sobotę, niedzielę, też robię streama, ale zwykle jestem na studiach wtedy, więc raczej nie mam jej po prostu przy komputerze, nie? Ale jak coś, to poniedziałek, piąta, 17, wpadajcie. Na banku 18 już będzie stream, myślę. Tak powinno być przynajmniej, nie? Jak coś, to będę informował na Discordzie o jakichś zmianach, więc to. Słuchajcie, odcinek fajny, mamy dużo do roboty, mam już maj ogólnie. Przed chwilą co wróciłem właśnie z koszenia łąki, dlatego świątka taka zielona. Co tam jest takie ta? O, przy okazji, no mam tutaj, o, może tak wam pokażę bardziej. A nie widzę, dobrze. Stuningowałem sobie troszkę tą mewę, dałem do niej te osłony i pandekę, więc tak to ona, przepraszam, się prezentuje. Całkiem nieźle. Tu sobie też wstawiłem te Mausery 2, więc git. No i co? Dzisiaj też będziemy się przetrząsać ogólnie łąkę, znaczy przesąsać, przepraszam, zgrabiać łąkę, którą wykosiłem wcześniej. Ponadto mamy tutaj beczkę mleka. Wiem, że tego mleka będziemy sprzedawać, ale mówię, pojadę chociaż raz z wami na ten skup mleka, tą mleczarnię, zobaczę, co się dzieje w ogóle. Więc pojedziemy sobie, sprzedamy mleko. Beczka ma 3200 zalane mleka, calusieńka, zbierana była przez 2 dni. Więc już sobie ją wyciągnąłem z obory i jest gotowa. No i co jeszcze? Władziu oczywiście sobie stoi, nasz biedny Władziu w cieniu, go postawiłem tutaj od tego. Posadzenie tego trzeba, bo naprawdę jesteś zarobistym, bardzo fajnie to pasuje. Więc stoi sobie Władziu w cieniu. Dzięki za follow, żywi do ciebie. Stoi się Władek w cieniu, mamy tutaj też już, jak widzicie, ogórki. Już pierwsza paleta ogórków się zrobiła. No i teraz przerzucimy się na paprykę, więc czekam na paprykę. Jak będę już sam paprykę, cebulę i ogórki, więc sobie pójdziemy po prostu na targ, sprzedamy, nie? Nie ma co przedłużać. Chyba wszystko? A, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Mam ogólnie 30 krówek, ale to razem z ścielakami, jak widzicie, tam te ścielaki sobie chodzą w oborze. Trochę somy trzeba dorzucić, widzę. I myślę, że tak. Krowy i jałówki będziemy sobie trzymać. Jeżeli jakaś krowa po prostu będzie zbliżała się termin porodu, tak? Że będą się te krówki cielić tam, no to wtedy będziemy te cielaki sprzedawać. Co nie? Dzięki czemu będziemy mieli cały czas kasę za nowe cielaki, a krówki będą nam się cały czas, wiecie, produkowały nowe krówki, że tak brzydko powiem, nie? No, więc myślę, że spoko. Dobra, czekajcie, bo ja siądę do siątki i lecimy, nie? Tak to rozkminiłem, że tak będzie spoko. Łączymy sobie może chudy już. Bo raz, że to będziemy mieli kasę od krówek, za krówki, a tak naprawdę trzymanie krów, trzymanie cielaków po to, żeby potem one mi zrobiły mleko, jest trochę nieopłacalne, nie? Bo daję im żarcie, one też się nic nie tworzą dla mnie, a przy okazji też zanim ta krówka dorośnie, to potem będzie za moje miejsce już w oborze i tak naprawdę nie będę mógł tych cielaków wykorzystać w jakiś sposób, nie? Więc 20 krówek będzie po prostu. Tam jedna pewnie będzie miała jakoś na zimę, druga na lato, termin tych porodów. O, poczepiamy sobie elegancko beczuszkę i lecimy. Więc co pół roku będziemy sobie, powiedzmy, te krówki sprzedawać, znaczy te cielaki. Jak będziesz właśnie blisko, to sobie będę sprzedawał te cielaki, żeby mi się kolejne urodziły, żeby było miejsce na nowe, nie? Tak myślę, będzie spoko, bo będziemy mieli wtedy 20 cielaków teoretycznie rocznie, nie? Dobra, ruszamy. Także taki pomysł wymyśliłem. A przy okazji też trochę się bawimy cielakami, nie? Bo mam też ten wózek właśnie na cielaki, a mało z niego korzystam, nie? Więc pasowałoby w końcu trochę poużywać, nie? No, nie wiem, czy to wam pokazywałem, ale tutaj z tym gościem dogadałem się, że będzie do mnie skupował te pomidory. No wszystkie właściwie, że warzywka, nie? Warzywka, w sensie te... O, tu mam właśnie łąkę wykoszoną. Dobra, idziemy. W sensie to paprykę, ogórki i cebulę, nie? Więc u niego, bo tam na targu normalnie sprzedaje i tak sobie tam te pomidory i w ogóle, nie? Tylko że teraz tak nic z tego nie mam, bo mam na razie same ogórki, nie? Okej. Okay. Widzę, że pole tylko fajnie sobie rośnie. My oczywiście tutaj na szybciutko na mleczarnię skoczymy i zaraz oczywiście idziemy, od razu właściwie tylko stawić sobie beczkę, idziemy po prasę. Poruszymy sobie od sąsiada. Dlaczego robię to w tym odcinku, a nie w następnym? No dlatego, że potem będziemy mieli prasowanie, więc będzie tego dużo roboty, nie? I potem sobie po prostu tylko ogarniemy tą prasę dla sąsiada, wiecie, umyjemy, wyczyścimy, żeby miał nówkę i oddamy mu, nie? Po prostu. No, także my sobie zajeżdżamy. Zajeżdżamy na co, jak to się nazywa? Na mleczarnię po prostu, nie? Okej. Okay. Nie wiem, po ile zaraz mleko stoi. Może zaraz wejdę i sprawdzę w sumie.
tutaj im zostawię. Aż sprawdzę, czekajcie. Ile teraz mleko stoi? Za mleko dostaniemy... No, są piki po 2300 nawet tutaj we wrześniu. A my mamy teraz maj, więc jest tak, o, jeszcze przed takim największym dołkiem. No ale chcę po prostu sprzedawać i tak to mleko, teraz wiecie. Raz najlepsze, raz gorsza, nie? Więc co by nie było. Wow, 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 dzięki serdecznie. Luki, zostawiaj się na biców, bardzo miło mi. Jak to się sprzedaje? Ktoś mi powie? O! Tak się sprzedaje. No, więc dzięki Luki, żeby dla ciebie. I zobaczymy, ile za to mleczko wpadnie, nie? No to będzie 6 koła gdzieś wpaść, plus minus. 6700 prawie. Nie no, 6700 jest, tak? No, elegancko, spoko. No to wyjeżdżamy sobie. A tu co się stało? Ej, panie kolego. Co to się stało? Cię mleko wylało. A, i się śmieje się jak głupi do sera. No, o, znajdźka. Tak, nagram odcinek. Mieliśmy zbiorę znajdźki, jak będę na nie trafiał. Więc zbiorę sobie. Siadamy i lecimy. Więc fajnie, dodatkowo się znajdźka wpadła. Ogólnie tych znajdźek tak sobie raczej nie szukam, tylko jak gdzieś tam trafię na nie, to po prostu je zbiorę, nie? Jak zauważę. Także... Dobra, lecimy. Może też powiedzieć, że no tak, pewnie jak natrafisz, ale wiesz, gdzie one są, te znajdźki. No właśnie taki problem jest, że ja te znajdźki nagrywam. Rozmieszczałem jakieś pół roku temu chyba. Czy może, no może mniej trochę, no. Więc tak nie bardzo wiedziałem, nie wiem do końca, gdzie te znajdźki są pokrywane. Myślę, się mogę mniej więcej domyślać, nie? Gdzie są, ale nie wiem na 100%. Dobra. No co, jedziemy sobie na gospo. Beczko odstawiamy od razu właściwie, no i polecimy sobie do sąsiada naszego. Ogólnie sąsiad taki trochę dalszy, bo to on mieszka na tym czarnym gospie. Tak, pozdro, pozdro, Linkowski. Mieszka na czarnym gospie tym. Jest oczywiście Krzysiek, który streamy dla was na YouTubku, więc jeżeli chcecie, to tam do niego może zajrzeć. Bo on tam dla was codziennie właściwie robi daily streamy. Stara się chłopak, robi content dla was. Więc jak ktoś tam chce zobaczyć mapę Kolonia właśnie w innym wydaniu, na innym gospie, to właśnie u niego, nie? Bo my już przed tą serią, to na streamach sobie właśnie graliśmy na tamtej na tamtej gospie, no i to jest granaty, nie? Po prostu. Ale chęci robisz nagranie? Dziękuję w takim razie, jeżeli tak uważasz, to bardzo mi miło. Dobra, zajeżdżam. I co, ja tą beczkę gdzieś chyba odstawię po prostu sobie na tył, bo na razie nie widzę sensu, żeby z nią jeździć. Odstawimy sobie tutaj, pod tymi świerkami. Myślałem w ogóle o tym, czy to by płot jakiś nie zrobić, ale chociaż nawet nie wiem, czy płot tu się opłaca, nie? Tak szczerze. Jak ludzie myślicie, dajcie znać w komentarzach, czy zrobić ten płot, czy nie robić płotu, bo może by płot był to fajny, ale nie wiem, czy jest potrzebny, nie? Bo i tak jest, powiedzmy to, jest naturalny płot z tych choinek, nie? Tych świerków. No. Dobra. To co, jedziemy siuntką. Podskoczymy sobie po to praskę do sąsiada. On kawałek stąd mieszka w sumie, więc jakby przejedziemy się. Dobra, tak sobie jedziemy. Akurat trochę te trzecie sobie pogramy, żeby nie tylko z pierwszej grać. Dobra, to jest piątka, rura i lecimy, nie? Może pojedziemy do niego przez drogi polne? Chociaż... No dobra, przez polne pojedziemy, bo i tak to jest niedaleko, więc w sumie nie będę się tłuknąć tędy górą, nie? Tędy polecimy. O! To żeby? No żeby. Od razu wam oczywiście pokażę, jak mam wykoszoną drugą łąkę, bo dzisiaj też właśnie kusiliśmy. Mogę zrobić cięcie? Mogę zrobić cięcie jak chcesz, ale to po co cięcie? dobra. Więc właśnie to widzicie, mamy drugą łąkę i ją dzisiaj też będziemy sobie zgrabiać Władkiem, więc spoko. Tylko najpierw właśnie mówię, chcę powiedzieć jeszcze po prasę, przyszykować sobie, bo na kolejnym odcinku nie będzie za bardzo czasu. Czy ten Ursus wyjdzie na modhubie? Nie wiem jak bada, to nie jest za bardzo jakby ode mnie zależne, nie? To musisz pytać autora. Okej. Okay. Dobra, więc lecimy trochę tak po tych dołach niestety. W ogóle to jest fajna właśnie ta. Fajna paletka tutaj są w tym miejscu, nie? Można sobie się ogarnąć sobie. Dzięki Luki ogólnie za sprezentowanie subika. Nie wiem, czy to się wsiedli, czy nie. Dla A2. Bardzo miło oczywiście, że dla ciebie. Może zaraz się powiadomienie pojawi. Ale dzięki. Dobra. Cześć Mobi, witam. Może zaraz będzie powiadomienie, wiesz? Może się po prostu coś tam bugnęło. Albo nie jestem w tej scenie i trochę dłużej dochodzi, nie? Na przykład. Ale spoko, dziękuję i tak. Dobra. No, więc siedzimy na gospę. Sąsiada. Dobra.
Witam po cięciu. Już wiem, o co ci Luki chodziło, bo jeżeli granutka z tego z suba, to właśnie trzeba robić cięcie, potem wyskakują mi no, prawo autorskie na muzyce, nie? Okej, okay. No i właśnie to jest gospa sąsiada. Jest sipma gotowa. Ogólnie to tak, chciałem sobie kupić prasę w tym roku, wziąć kredyt i kupić prasę, ale niestety okazało się, że tamta prasa nie da rady, jest właściwie za duża dla naszej siątki. Więc mówię, pojadę sobie do Krzysia. Krzysiu oczywiście, albo bez wałka nawet, Krzysiu jest dobry chłopak i po prostu mi pozwoli wypożyczyć sobie tą prasę. No i tak się też stało, mam od niego tutaj, tak powiem, pozwolonko na prasę. Więc oczywiście będziemy sobie dzisiaj wieczorem używać, jak tylko sobie wszystko tutaj zwałuję. Bo wiecie, 9.48, więc mam nadzieję, że tak mi to w miarę szybko pójdzie i będę mógł już też dzisiaj nawet nagrać dla was kolejny materiał właśnie z tego tutaj prasowania. Ale wiecie co? Raczej i tak musimy pójść, bo tak myślałem, czy nie zostawić na przykład z prasy na łące, nie? Nie, jedziemy na gospo, bo nie ma co. Alerty zabicy? Tak, alerty zabicy działają jak najbardziej. Dobra, zajrzamy sobie tutaj. Także nie ma co tego na łące stawiać, bo jeszcze ktoś nam ukradnie albo coś się z tym stanie. Lepiej dla pewności, wiecie. Nie... to jest jakaś znajdźka? Nie, dobra. Nie kusić losu, nie? Co ty gadasz, kiecana? Okej. I ogień. W ogóle w 19 farmingu w kolonii, znaczy na mapie tej właśnie kolonia, nie było tutaj tych krzaków, tych drzew i wyglądało tak trochę pusto, nie? Teraz taki fajny tunel się trochę tutaj zrobił i naprawdę ta mapa wygląda nieźle, nie? Serio. Jest fajnie łupno. Mi się tutaj mega, mega podoba. Kiedy update kolonii, bo czekam, jak na razie mapy nie ruszam, czekam na update. Wiesz tu, Luxonix? Nawet jeżeli grasz na tej wersji mapy, którą masz i zrobisz update, to nic się nie stanie, nie? Absolutnie nic. Wszystko będzie działać jak najbardziej. Bo na przykład zobacz, ja gram na tego save'a. Dzięki Luki za 7 biców. Żywi dla ciebie, pozdro. Ja zacząłem grać na tym save'ie jeszcze przed update'em. Jeszcze w ogóle przed wysłaniem na modhuba, prawda? No i co? I teraz mam update i wszystko jest spoko, nie? Więc wiesz, nie ma tutaj akurat żadnego problemu. Dobra. Więc co, praska nie sobie tutaj stoi. Ja zajadę sobie gdzieś po ten garaż, żeby nie zapadać niczym. Gasimy, a no luz muszę wrzucić jeszcze, o, sorry. Właśnie, żeby tam się nic nie zrobiło. Dobra, i idziemy od razu po Władzia. I Władziem ruszamy na przesąsanie. Dobra. Elegancko, jeszcze sobie tylko poniesiemy to potrzeba. Idziemy. No co za chłopie. Ta, no już. Władek się zesrał. Władek się zesrał. A jedziemy na tą łąkę. Tamto sobie może zrobić po tym, jak star czasu. A, trójkę trzeba rzucić. Dobra, i ogień. Jadymy. Co za ludzie. No, o, witamy w kolonii, tak, witamy. Właśnie, może jeszcze zanim nie wysłałem jeszcze mapy na modhuba, bo dzisiaj mam 5 styczek, nagrywam, to można by na przykład dodać jeszcze jakieś dźwięki dodatkowe, co? Może coś tam jeszcze pomyślimy dzisiaj. Dobra, jak to się rozkłada ogólnie? To chyba jest tak. Tutaj się rozkłada i to powinno już trybić. Tylko jeszcze skoro sobie wałek odczepić. Znaczy podczepić. No, ludzi wrzucamy. I ten wałeczek nieszczęsny. Dosięgnę tej? O, dosięgnąłem. Dobra. Trochę... No, minus dwójko polecimy, ale tak to chyba ten. No, chcę 3 na 1 ładować, nie? Na jeden pakos. Czy pokos? Jak się właśnie o nas mówi? Pokos czy pakos? Bo na przykład u mnie jest tak, że... często was się o tym z wami gadałem, nie? A tak powiem jeszcze na odcinku, że pakos to jest jakby to, co teraz robię, a pokos to jest któreś cięcie z kolei, nie? Jakby cała akcja. Pokos. Mówicie pokos, tak? U mnie się na przykład jakoś tak mówiło, że to teraz to robię. To, co tu leży na tej ziemi, to jest pakos, nie? A pokos to na przykład, nie wiem, trzeci pokos się robiło tego. Trzeci pokos to na przykład trawy, nie? Czy coś. Wiecie, że się trzeci raz jechało na pole w roku, nie? Bardziej w ten sposób to działało, nie? Ty, jak to zapieprza, kurde. Ty, co tu jest? Panie kochany, jak to idzie?
A, to chyba dlatego, że mówiłem dzisiaj, że Hawładka wymieniamy na T30 z przodem. A tu proszę, jak się Władek postarał. Ogień na tłoki idzie do przodu. A z górki mam, dlatego? Ale to taka górka by była? To jest taka nieduża górka w sumie. Ja pod górkę 8 się wleczę. Z górki na luzie. No dobra, ten Władek tak będzie wymieniany. No niestety ogólnie tak, będziemy kupować sam wyciągnik, ale dopiero po żniwach. Niestety. Na pracę później kupimy sam wyciągnik, bo jak wiecie, no trochę kasy nie mamy. I tak pójdę bardzo w kredyt, jeżeli chodzi o żniwa, bo będę chciał kupić sobie... mam w sumie 17 tysięcy, więc nie jest tak źle. Będę chciał kupić kombajn, więc kupiłem pewnie kombajn na kredyt. Weźmiemy sobie kredyt, żeby sobie trochę wspomóc inwestycje. No i pewnie będę chciał po żniwach, jak tam już nie wiem, będzie rzepak, ktoś to powiedzmy z rzepakiem to sprzedać sobie. A nie, rzepaku nie mam w tym roku. No to ładnie zrobiłem. To nic, co może za mleko po prostu. Może za mleko będzie jakaś kasa. Co wy robicie dzisiaj, ty? Co ty plantujesz tam, chłopie, jeden z drugim? Ty, nigdy nie zdążę wam zgrabić drugiej łąki w takim razie dzisiaj na odcinku. No nic, ale może dlatego, że po prostu się zacząłem bawić w te wożenie, transport, że powiem. Ale trudno, niech będzie. Jaki ziom. Chłopco wysyła jakieś rzeczy. Niel Likowski, mapę wysyłam dopiero jutro, czyli 6 stycznia. Modhub tak wraca do pracy 9, więc nic sobie nie zmieni za bardzo w czekaniu. Może tam... Nie no, przecież to jest jakiś hit. Cześć Kaspix. Będzie teraz tak strzelać. Jestem ciekaw, jak zareagują ludzie właśnie na filmie, nie? Już na YouTubie bezpośrednio. Ojej, to będzie dobre. Co robisz? Dzisiaj, no przetrząsam, znaczy przetrząsam, zgrałem sobie trawę, bo będę ją prosował na rolkę, żeby, znaczy w rolkę, no będę ją po prostu belował po to, żeby potem zrobić z tego kiszonkę, nie? Bo brakuje nam kiszonki, a chcesz mieć kiszonkę w tym roku, więc trzeba jeszcze będzie, no pracę z prawda mamy wyporeczoną. Ty tekę trzeba będzie kupić, ej! Jak masz taki dźwięk? Niżej, pod Twitchem, pod moim streamem na Twitchu masz taki... Taki dashboard tego wszystkiego tam. Pokażcie koledzy, gdzie to jest. Można to oczywiście takie coś wysłać, jak najbardziej na streamie. Dobra. No więc musisz jeszcze kupić tekle. Sipę tekle czy owiarkę, bo będzie mi ona na pewno potrzebna. To jest oczywiście pierwszy pokos, więc mamy maj. Czekajcie, czerwiec, lipiec, sierpień będzie kolejny. Październik, listopad, to będzie trzeci pokos jeszcze. No już tam nie wiem, czy w ogóle to się opłaca robić. Bo ta trawa teraz wyrosła fajnie, ale... No ta, powiedzmy, kolejna będzie taka bardziej malutka, nie? Nie, mapki na streamie nie wysyłam. Nie, nie, nie. Wyślę poza live'em, nie? Okej. Dobra, no i fajnie. Lecimy. Też dlatego mapki nie wysyłam, bo cały czas gram w tej mapie. Na to update'cie i po prostu testuję, patrzę, czy wszystko jest na pewno w porządku. Czy nie ma żadnego problemu z update'cikiem. Czy nic tam się nie buguje, jeżeli tak, to oczywiście bardzo poprawić to i wysłać, żebyście już nie musieli kolejnych update'y pobierać, nie? Polecę za 500 biców, a co tam jest za 500 biców, no dulek? Ja już nie pamiętam tutaj dokładnie tych dźwięków, co tam jest, za ile. Okej, okay, no ale fajnie to sobie leci. Spoko, to jest łąka, naprawdę fajna. Ja nawet myślałem, czy nie kupić sobie może jeszcze jakichś to innych pól w okolicy. Bo nie wiem, no to 50-kę... Jedynkę bym mógł mieć, tylko jako wiecie, taką, jako pole bardziej, nie? W ogóle właśnie niedługo trzeba będzie kupić pola trochę więcej. Myślę, że nawet po żniwach sobie zaczniemy... Aha, o tym mówisz, Dodulek. Okej. Okay. Po żniwach trzeba będzie wziąć na pewno trochę kredytu i kupić sobie trochę pól. Bo pola to zawsze jest fajna inwestycja, która się zwraca na następny rok od razu, nie? Oj, patrzcie, idealnie wychodzi nam kolejna ta. Ty! Panie Władziu! Co pan tu nie zbiera tego? Znaczy, panie Władzie, może nie, Władek to dobrze leci, tylko ten. Za zgrabiara, nie? Tak trochę łapie raz tak, raz tak. Karl tylko, że trochę podniesiony, dlatego tak mogą nie łapać mnie gdzieś tam, nie? Ale śmieszny maluch. Siema, grobiku, witam serdecznie. No i już. Wolę w stopa. Niestety. A, tam właśnie ten odcinek u Czarnego Pana widziałem, więc jeżeli to ogląda albo nie ogląda, to ten... Nie wiem, muszę powiedzieć, że po prostu widziałem ten jego odcinek z tymi znakami. I problem jest taki, że on tam chodzi o kolonie, to się przyczepił o to, że niektóre znaki są, może w nich przenikać, a niektóre stoją sztywne, dopiero jak się do nich podjedzie, to się wracają. I że tak jest lepiej, jak się wracają.
Oczywiście, że tak, tylko czasami jest taki problem, że te znaki, jak wchodzicie na save'a, też same potrafią przewrócić same z siebie, nie? Dlatego nie dawałem po prostu tych znaków takich, tylko dawałem je na... Natomiast tam niektóre, nie? Bo niektóre się bardzo przewracały. Więc nie chciałem, żebyście mieli przewrócone znaki, to dałem po prostu wam takie statyczne, ale bez kolizji, nie? Ale teraz na odcinku nie wysyłajcie. Ty, bo będę to wycinać na YouTubie. Okej. Okay. Dobra. Dobra, niech będzie. Składamy sobie oczywiście. Władzę się dobrą robotę odwalił. A ja co? Jedę na gospo w takim razie. Odcinek dzisiaj będzie tak trochę dłuższy, ale i tak zwykle robię takie do 20 minut. A teraz mam takie 21, widzę z hakiem, więc spoko będzie, nie? Na ten targ w końcu trzeba nie pojechać, nie? Trzeba nie w końcu pojechać. Z tym lekiem to też w ogóle śmieszna sytuacja, bo tam zawiozłem. A można by kiedyś przykład kupić taką leczarnię, tam robić sobie serki, nie? Normalnie. Nie, no będę chciał... Na pewno będę chciał robić mąkę w młynie, ale to też potem, nie? Dobra, kończymy to, bo ludziom już odwala, widzę dzisiaj. Więc tak się... Tak sobie kończymy, bo znowu Władek się zestrał. Okej. Więc co się ludzie macie już żegnać powolutku na czacie? A ja cóż, wam życzę miłego dnia, jeżeli oglądacie to gdzieś tam w dzionek. Mam nadzieję, że oczywiście wam się te odcinki podobają, że wpadniecie na kolejne i że wpadniecie na Twitcha. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, o tym też nie mówiłem, ale to warto, bo będziecie wiedzieć pierwszy, kiedy nowa mapa, nie? Dobra, tyle, dzięki, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam, pa, pa.